Dobrze, czy na plaży Katarzyna opala się topless? Nie. 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 Nie, 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 nie. Czy ktoś mówi tak? Nie, nie, nie. Nie, ona jest taka grzeszna jak ja, nie? Chyba w solarium tylko. Marian, co sądzisz? Opala się topless czy nie? Nie. Dowiedzieliśmy się ostatnio, że Katarzyna jest osobą, która ci się podoba, więc może powiesz, czy myślisz, że opala się? W solarium, Marianie. A ty jesteś naiwny, Adrian. Kasia nie lubi solarium. Opala się topless. Ja dlaczego? Jest zgrabna, ładna, to nie. Czekaj, mama nie lubi nawet słońca. No. Oczywiście, że tak. Odpowiedź brzmi, tak, kilka razy się opalałam, ale ogólnie nie. ABC, kobiety. Mama się opala. Jak można się opalać? To oczywiście, że można, co ci przeszkadza? Jak to się teraz nie patrzą? No i? Wiesz, o to chodzi przecież, że się patrzyli na ciebie. Ale nie wstydź ci pokazywać? Jolka, jak ty latasz z gołą dupą po domu, to ja nie latam, się? Ja mam bokserki swoje, uwierz mi, że nie latam, ej. Ale wolę latać z gołą dupą niż kurna z gołymi cyskami. No na plaży to nikomu to nie przeszkadza. A ja widziałam bo latam swoje bokserki, nie mówi mi, że latam, bo nie latam. No dobra, już skąd? Muszę następne pytanie, prosimy. Prosimy bardzo, znaczy ja się zastanawiam, czy ta konwersacja się jakoś rozwinie, czy nie. Nie, latam z gołą dupą, widziałaś mnie kiedyś? O co ci chodzi? O Jezu, Jolka, albo już nie ja się jak dobie, to musiałaś mieć. Zostawmy tyły Jolanty na chwilę. Wszyscy o tym na szczęście wiedzą. Cisza. Nie tłumaczy. Dziękuję, pozdrawiam.